Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam do wideo recenzji na portalu Zegarki i Pasja. Do naszej redakcji trafił kolejny zegarek marki Aviator Swiss Made. Tym razem to czasomierz zbudowany według utartych kanonów. Klasyczny, bezpieczny projekt, ale jednocześnie atrakcyjny wizualnie i w moim odczuciu zaspokajający z nawiązką oczekiwania wobec jakości wykonania. To duży, dość masywny, mechaniczny zegarek dla pilota z komplikacją konstrukcji mechanizmu w postaci stopera. Aviator Swiss Made Aera Cobra P45 Chrono Auto. Koperta o średnicy prawie 45,5 mm robi dobre wrażenie. Jest w całości szczotkowana, a szlify nie pozostawiają nic do życzenia. Krawędzie także, jak widać, wyglądają jak należy. Producent poważnie podszedł do kwestii jakości. Spory rozmiar i niebagatelna masa nie ograniczają jednak zbytnio wygody użytkowania. Na nadgarstku ten zegarek wygląda całkiem dobrze, a kilkudniowe użytkowanie potwierdza również całkiem niezłą wygodę i komfort użytkowania tego zegarka. Ale oczywiście, kiedy mamy dobrze zaprojektowaną obudowę, liczymy także, że pozostałe elementy zegarka dorównają do niej. Zastosowany mechanizm to ETA Wazhou 7750. Według mnie to doskonały i bardzo bezpieczny wybór. Wysokiej jakości tak zwany wół roboczy o właściwych parametrach i chyba legendarnej już trwałości. Możemy go obserwować przez przeszklenie w deklu, no ale zaznaczyć trzeba oczywiście, że jest to wykończenie na poziomie podstawowym. Biorąc pod uwagę wymienione cechy i tak jak mówię, trafny wybór mechanizmu, można na tym zakończyć i więcej się na ten temat nie rozwodzić. Można więc przejść do tarczy. A tarcza jest w moim odczuciu no niemalże imponująca. Wykonana na wysokim poziomie. Detale, nadruki, wszystko jest takie, jak być powinno. A i sam projekt, który przecież zawsze jest ograniczony funkcjonalnością i układem, który wymusza mechanizm, także bardzo pozytywnie zaskakuje. Dobra czytelność i ciekawe smaczki, sporo wskazań, bo poza czasem, który jest prezentowany przez wyraźne i czytelne wskazówki, mamy do dyspozycji stoper, podwójny datownik oraz jeszcze dodatkowo dwie skale na krawędzi, tachymetru i telemetru. Mimo tylu danych, nie ma jednak kłopotu z odczytaniem czasu, nawet takim krótkim spojrzeniem. Wygoda obsługi jest także na odpowiednim poziomie. Koronka, jak widzimy, jest bardzo duża, zakręcana, logowana, wygodna do operowania nawet w rękawiczkach, tak samo jak ponadprzeciętnej powierzchni przyciski, które chodzą z oporem znanym z tego rodzaju mechanizmu, ponieważ on nie jest wyposażony w koło kolumnowe, ale bardzo łatwo nimi operować, także nawet w grubych, skórzanych rękawicach. Bardzo udany sportowy zegarek w stylu pilot. Tak można byłoby określić całościowy wizerunek tego czasomierza. Wykonany na wysokim poziomie i atrakcyjnie wyglądający. Nie ma się jednak co oszukiwać. Ten zegarek jest duży. Również waga na poziomie 217 g ma niebagatelne znaczenie. Trzeba brać to po prostu pod uwagę podczas wyboru. Jednak kiedy szukamy czegoś naprawdę solidnego i lubimy czuć zegarek na nadgarstku, to trzeba powiedzieć, że tym modelem właśnie Aviator wyszedł nam naprzeciw. I to w bardzo udany, niemal spektakularny sposób. Ja muszę powiedzieć, że dawno nie podobał mi się żaden zegarek ze stoperem tak bardzo jak ten, oczywiście na tym poziomie cenowym. Powiedzmy, że poniżej 10 tysięcy złotych. Ten zegarek konkretnie w tej wersji kosztuje niecałe 8 tysięcy. Po więcej szczegółów, danych technicznych zapraszam tradycyjnie do naszej recenzji na portalu Zegarki i Pasja w tradycyjnej formie. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.